czy osoby starsze powinny grać w gry? Nie mnie to oceniać i niektórym osobom też, ale wielu rodziców bardzo odpowiedzialnych za swoje kochane dzieciaczki twierdzą, że agresywne są gry, w które my jako młodzi ludzie gramy. Są też oczywiście przykłady starszych osób po 40, po 60, które grają w gry często lub nie. Takimi osobami jest na przykład Remigiusz Maciaszek, pseudonim Rock, i nowy nabytek naszego YouTube'a, czyli Hezjusz. Pan Hezjusz, który jest oczywiście po 70 i robi let's play'e z Minecrafta. Witajcie, ja jestem Nikodem, a dzisiaj sobie opowiemy troszeczkę o tym Hezjuszu, o tym, co się aktualnie dzieje wokół niego i dlaczego dziadek nagrywa Minecrafta na YouTubie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz suba, żebyście nie przegapili kolejnych filmów. Wiecie, zacznijmy od tego, że po prostu dorośli ludzie nam wmawiają, że gry są złe, bo wyżerają nam szare komórki, siedzimy dużo czasu przed komputerem. Okej, okay, wszystko spoko. Tyle, że przez niektóre gry, takie gdzie na przykład mamy język angielski, no to nauczymy się właśnie języka angielskiego. W PC Building Simulator na przykład nauczymy się tak pośrednio składać komputer. W innych grach na przykład nauczymy się historii, strategii, jak obmyślać swój własny plan na przyszłość. Jest wiele różnych gier, w których możemy po prostu się doedukować, dostarczyć sobie wiedzy, której na przykład nie dostaniemy w szkole. Okej, okay, wszystko spoko. Tylko halo, dlaczego zamiast o Hezjuszu mówisz o tym, że rodzice nam zabraniają grać w gry? Jak już wcześniej wspomniałem, oczywiście są też starsze osoby, czyli Hezjusz i Rok, przepraszam. Nie powinienem tego mówić, bo Rok nie jest aż taki stary, ale młody też już nie jest oczywiście. No ale wydaje mi się, że do tego zestawienia oczywiście Roka powinniśmy też dać. No i oczywiście no te dwie osoby poświęcają dużo dla swojego YouTube'owego życia, tak? Hezjusz nie jest jakimś tam, dla niewiedzących Hezjusz nie jest oczywiście kolejną 20-paroletnią osobą, która zafascynowała się w Minecraft i mówi: siemanko ziomeczki, z tej strony Minecraft, Hezjusz czy coś tam, nie? Dzisiaj pogramy sobie w Minecrafta i będziemy zabijać pająki. On naprawdę to robi świetnie, ja obejrzałem jeden albo dwa jego materiały i naprawdę on robi to zajebiście. Jest to pierwsza starsza osoba, która chyba jest na polskim YouTubie, bo nie wiem jak na zagranicznym, ale jest na polskim YouTubie i robi coś fajnie. Jaki jest tego dowód? Oczywiście taki, że starsi ludzie też mogą grać w gry. No i to oczywiście przechodzimy do mojego pytania, czy starsi ludzie powinni grać w gry. Oczywiście według mnie powinni poznawać, jak my powinniśmy poznawać świat, w którym się wychowywali nasi dziadkowie, nasi rodzice, tak te starsze osoby powinny poznawać nasz świat, czyli świat gier, świat komputerów, świat telefonów, świat ogólnie elektroniki. I ostatnio doświadczam takie doświadczenie, że tak powiem, że coraz więcej starszych osób faktycznie się wgłębia w ten nasz świat tej elektroniki, tych wszystkich smartfonów, komputerów, internetu i w ogóle. I to jest spoko. Wiecie, są osoby, które na przykład nie przekonają się, bo tam wyżera szamerę komórki, jest się od tego uzależnie i w ogóle ja nie będę wiedziała jak to robić. Okej, okay, ja to szanuję oczywiście, ale wiemy, że są też osoby, które na pewno się zabiorą za nowoczesną technikę. Przykładem jest właśnie Hezjusz, który zaczął grać w Minecrafta. I on jest dowodem na to, że starsze osoby po prostu mogą grać w gry, łącząc to z YouTube'em oczywiście, i dotrzeć do młodszej widowni. Starsza osoba dociera do widowni mniej więcej w moim wieku, tak? Albo i nawet starszej lub młodszej. I to jest spoko. Ja uważam, że to jest spoko. Hezjusz według mnie robi bardzo dobrą robotę. Co za tym idzie? Uważam, że starsze osoby, które są sceptycznie nastawione do jakichkolwiek gier komputerowych, wszelkiej elektroniki, wszelkiej
masy, mas mediów i w ogóle. Uważam, że powinni brać przykład z Hezjusza. Tym samym oczywiście nie to, żeby nagrywali oczywiście na YouTubie, ale nie wiem, no zaciągnęli się w ten świat, zagadali do wnusia, wnusi i wnuczku, a pokaż mi, co to jest w tym internecie, naucz mnie coś tam, nie? I okej. Okay. To już byłby jakiś tam krok do przodu, jeśli chodzi o wiedzę naszych starszych osób. Wracając do Hezjusza jeszcze, robi fajne filmy, według mnie, ponieważ jest unikatową osobą, nie przez wzgląd na swój wiek, ale też przez wzgląd, jak prowadzi to. Wiecie, dużo osób gra w Minecrafta i żeryja, że o, Creeper zabił mnie i w ogóle, a Hez już tego nie robi. Tak, to jest ten jeden przykład, który mógłbym oczywiście powiedzieć. No i podsumowując, czy starsze osoby powinny grać w gry? Tak, miło się naprawdę patrzy, jak starsze osoby, nasi dziadkowie i wszyscy inni grają sobie w gierkę z nami. Nie wiem, no wyobraźcie sobie, jeden youtuber ma swojego dziadka, którego wprowadził w świat Minecrafta i mają sobie razem serwer. Okej, wszystko fajnie, grają sobie i w ogóle, tak? I inny nauczył dziadka grać w CS-a, drugi w Fortnite'a. Inny nagrywa planszówki z dziadkiem, albo ma własny kanał z dziadkiem i spoko, nie? Albo siedzą sobie w domowym zaciszu, nie mają kanału na YouTubie, ale tak czy siak, nie wiem, siedzą sobie w tym internecie, przeglądają sobie coś tam na Facebooku, a tu sobie lajkna, a tu sobie coś tam, a tu mu wyślę serduszko, a tu temu odpiszę w internecie, no wszystko spoko, ja uważam, że starsze osoby jak najbardziej powinny się uczyć tego wszystkiego, nie być sceptycznie nastawionym i wam, drodzy rodzice oraz dziadkowie, radzę to samo. Ja byłem Nikodem. Tyle w tym temacie, żegnam się z wami i do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, bye!